Dzień dobry, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o wahadłach zegarowych. Lubię Państwu o zegarach opowiadać. Mam sporą kolekcję yy, zegarów i części do zegarów i w tym momencie... To są właśnie części do zegarów, ponieważ żadne wahadło, które dzisiaj Państwu pokażę, nie zostało wymontowane z jakiegoś zegara, tylko to są zegary, to są tak zwane wahadła luzaki. No, wahadło niezmiernie ciekawa rzecz, już około 1650 roku, dokładnie w 1654 roku, Jan Heweliusz, nasz polski uczony, wykorzystywał zasadę częstotliwości wahadła. Parę lat później, Huygens zbudował pierwszy zegar wahadłowy, także wahadła mają już jak to się mówi sporą historię i tradycję w zegarach, ale w każdym razie są one niezmiernie ciekawym elementem. Myślę, że chyba takimi najciekawszymi dla mnie są te dwa wahadła, które tutaj są koło siebie, bo jak panie je... Bardzo dokładnie pokażę, to proszę zwrócić uwagę, że tutaj takie dwa ptaki debatują nad tarczą zegara, czyli jest to Motyw zegarowy na wahadle zegarowym. I obok mamy kolejny, kolejny przykład ciekawego rozwiązania graficznego. Mamy jakąś budowlę obronną i też jest tam widoczny, widoczna tarcza zegara. No, jak opowiadałem Państwu o zegarach Lęckirszia, to chwaliłem się takim pięknym wynalazkiem, takim, który jest właśnie bardzo ciekawy, bo jest to, jakby to można by powiedzieć, wskazanie samoregulacji. Ukazujące jak zegar należy ustawić, jeżeli chodzi o wahadło, żeby dokładnie chodził. Jest to taki bardzo, bardzo ciekawy wynalazek. No proszę zwrócić uwagę na te motywy ozdobne, które tutaj się znajdują, jakieś główki, jakieś aniołki, tu mamy jakieś kwiaty, tu mamy bardzo ciekawe taką twarz słoneczną, która powiedzmy jest soczewką wahadła, tu mamy piękny wahadło z takim motywem, e, motywem e, secesyjnym. No taki element ozdobny jakaś taka postać, która wspina się po, po linii, ale jednocześnie jest soczewką wahadła tutaj bardzo ciekawe na, 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 na drewnianym ramieniu takie kompensacyjne wahadło właśnie ta soczewka bardzo bardzo skomplikowana. No na pewno jest ciekawe tego typu wahadło, gdzie mamy właśnie te litery, R i A jest to retard, avance, czyli prędzej, wolniej, czyli kręcą tą śrubą robimy wahadło niżej, znaczy soczewkę robimy wyżej, niżej i przez to zegar chodzi prędzej albo wolniej. Jest to na pewno bardzo ciekawe. No, tutaj są pokazane takie dwa maluteńkie wahadełka. Tu jest takie specjalistyczne wahadełko ze specjalnym takim zawieszeniem, zaszczerzone patentem. Jest tu wszystko elegancko napisane. Jest to naprawdę takiego bardzo, bardzo precyzyjnego zegara. No, oczywiście te wahadełka są różne. Tu na przykład też jest tak zwane krótkie, ciężkie wahadło z tym elementem do regulacji. W takich zegarach, powiedzmy, są takie malutkie wahadełka w zależności od Potrzeby, bo tak jest skonstruowany mechanizm, że różne są czasami potrzebne długości wahadła. Naprawdę te układy są bardzo różne. Czasami jest tak, że ktoś się mnie pyta, czy dany zegar jest dobrze spasowany, czy ma komplet. Bo jeżeli Państwo zwrócą uwagę tutaj na tego ślązaka takiego, to proszę zwrócić uwagę, że ta blacha, która jest ta centralna na tarczy, ten motyw ozdobny, który tutaj jest, jest identyczny na wahadle, czyli w tym momencie mamy to... Mamy tak zwany komplet. I na ogół tak jest, że w tych takich prostszych rozwiązaniach są identyczne te dwie powierzchnie. Ale zdarzają się też zegary, gdzie na przykład tu jest inny motyw i tu jest inny motyw, ale to już jest w zależności od producenta, co on sobie w danym czasie wymyślił. No, muszę przyznać, że przygotowując się do tego programu, wyciągnąłem z zegara takiego stojącego takie wahadła, już takie solidniejsze, takie porządniejsze i proszę zwrócić uwagę, no to jest też takie kompensacyjne z takimi pięknymi, wyrównawczymi, z takimi ciężarkami, bardzo specjalistyczne wahadło. Tu jest takie wahadło y, z tą bardzo ciężką soczewką, które tam jest oparte. To jest wahadło od zegara dworcowego Rochlica z Berlina, oryginalne i właśnie tego typu wahadło, że tak powiem, regulowało y, y, prędkość chodu tych mechanizmów. A najciekawsze jest to wahadło tutaj środkowe. Jest ono jakby to powiedzieć, pieroisko ciężkie, waży około 20 kg. Jest ono naprawdę y, y, zrobione. I powiem szczerze, nie za bardzo wiedziałem, od czego jest to wahadło. Specjalnie tutaj y, je położyłem na środek, i przeszukując internet, udało mi się znaleźć, że jest to specjalne wahadło od zegara elektromagnetycznego firmy Siemens. I co fajnie, ono jest dokładnie tak stare jak jad, bo jest z 1958 roku. Także te trzy wahadła, które tutaj Państwu pokazałem, to są już taka wyższa liga, jeżeli chodzi o te... Części zegarów. Oczywiście bardzo jest, jest taki wychylnik, czyli taka tabliczka, która pokazuje, o ile zegar się gdzie wychyla. I tutaj też bardzo ciekawa, bo reklamowa braci Kac z Poznania. I właśnie jest to, jak to się mówi, nierozerwalnie związane z wahadłem, bo jeżeli będziemy mieli wahadło, no to ono normalnie w pozycji stojącej jest w tej pozycji, i później o to chodzi, żeby i w lewo, i w prawo, Równo się wychylało, i po to mamy tutaj tą, tą skalę, żebyśmy się mogli z tym zapoznać. No, już na pewno opowiadałem Państwu, że. Od wielu, wielu lat zbieram zegary wieżowe, czyli takie zegary, które są na wieżach. I tutaj proszę zwrócić uwagę, przy ziemi, w tej najniższej partii, tutaj tej ekspozycji, są pokazane dwie soczewki. Ta soczewka tam dalej z takim monogramem MA bardzo prawdopodobnie, że jest od zegara. Firmy Möllingera, bardzo, bardzo zacnej firmy, która robi wspaniałe zegary wieżowe. Ja akurat tą soczewkę konsultowałem z kolegami, którzy mają taki portal Czas na Wysokości. No i właśnie długi czas myślałem, że to jest Meister Anker, że to jest jakaś inna firma, ale właśnie. Po sprawdzeniu, po, po jakichś tam ustaleniach między kolekcjonerami doszliśmy, że jest to bardzo wczesny Mellinger. No i tu jest też bardzo ciekawy Johann Friedrich Wühle z miejscowości Bokenen też w, Firma, która od wielu wielu lat robi wspaniałe zegary wieżowe, no i proszę zwrócić uwagę, jak jest ładnie rozwiązany ten element na tej właśnie soczewce. Mamy monogram właściciela, czy literowy mamy sowę, która taka jest symbolem mądrości, no i oczywiście mamy piękne koło zębate. Także mm, muszę powiedzieć, że nie znam wielu kolekcjonerów, którzy zbierają tylko wahadła, ale ja z uw uwagi na to, że powiedzmy no zasób moich zbiorów jest tak rozległy, że zawsze sobie myślę, że kupując jakieś wahadło, w tym momencie samo wahadło, że ono jest bezpańskie. Bo na przykład jak sobie pomyślę o tym specjalistycznym Siemensie, który tutaj jest, to się zastanawiam, skoro ja mam wahadło, to kto ma zegar, y, tę całą skrzynkę, kto ma ten mechanizm. to no, Szkoda, że to zostało kiedyś rozdzielone, no, ale dobrze, że trafiło do mnie, a nie na złom. Jeszcze jak wspomniałem o tej firmie zegarowej, która robiła te Johann Friedrich Wolle, to właśnie na mechanizmach y, były przymocowane takie tabliczki i akurat ta tabliczka pochodzi z zegara wieżowego, y, wyprodukowanego w 1920 w 1834 roku, a w ogóle, no to ta firma już, jak to się mówi, w 1836 roku powstała, czyli tutaj już prawie było 100 lat trwania tej firmy. Także te soczewki, no muszę przyznać, że jeżeli chodzi o firmę tego właśnie z bokem tych wule wule to powiem tak mam jeszcze jedną soczewkę którą tutaj nie przyniosłem bo waży ponad 40 kg i jest po prostu takim ogromnym jak to się mówi żeliwnym dyskiem ale też właśnie na nim jest ten charakterystyczny motyw ozdobny także nie namawiam oczywiście do zbierania tylko wahadeł od zegarów, ale proszę zawsze sobie pomyśleć, że jeżeli gdziekolwiek jest jakieś wahadło, które jest samo, bez mechanizmu, to zostało to kiedyś rozdzielone i może się zdarzyć, że. Zresztą zdarzyło się już niejednokrotnie w mojej historii, że udało mi się te rzeczy stalić z powrotem i te zegary żyją, bo zegar żyje tylko wtedy, jeżeli w tym momencie zegara wahadłowego, jeżeli wahadło się waha, a zegar chodzi, to wtedy wiadomo, że zegar żyje. Dziękuję.